Hej, siemanko, tutaj Wicek i tym razem w For Honor mam dla was garść informacji. Podsumowanie ostatniego streama Ubisoftu dotyczące trzeciego sezonu. Nowi bohaterowie, nowe mapy, poprawiony UI, dodatek do mapy świata w postaci Warbannera, o czym trochę później, nowe egzekucje dla Centuriona i Shinobi, nowe emotki, słowem dzieje się. Okej, zacznijmy od zmian w UI. Do tej pory, gdy szukaliście nowej egzekucji, uruchamiały się filmiki. Teraz Ubisoft postanowił wprowadzić renderowanie naszego bohatera, tak jak jest w tym momencie zrobiony, i animowanie jego egzekucji w czasie rzeczywistym, można powiedzieć. Także od razu zobaczycie, jak wygląda wasz bohater z tą egzekucją, z tym efektem. Jest co oglądać. Następnie mamy nowy Gear Score. Nowy sprzęt osiągnie prawdopodobnie level 161, to nie jest potwierdzone info, a będzie się nazywał legendarnie. Jego tło będzie koloru bardzo wyraźnej zieleni. Jeżeli graliście w The Division bądź widzieliście, jak Ubisoft rozwiązał tam kolorystykę sprzętu, to na pewno będzie to dla was znane. Następna rzecz, Warbanner. W tym momencie musimy za każdym razem ręcznie kłaść asety na mapie w konkretne wybrane pole. Od sezonu trzeciego będziemy mogli umieścić Warbanner w konkretnym terytorium, dowolnym, to znaczy na dowolnym froncie, i automatycznie wszystkie asety po każdym meczu będą leciały na to jedno terytorium. Moim zdaniem super sprawa. Oszczędzi dużo czasu i zawsze będziemy podbijać to terytorium, które faktycznie chcemy podbić. Kolejną rzeczą są dwie nowe mapy. Sentinel, która jest wielkim zamczyskiem, na terenie którego będziemy toczyć walki. Jej cechą specjalną jest możliwość korzystania z balisty. Jeżeli graliście singla, na pewno pamiętacie balisty, które tam były dostępne, więc tym razem będziemy ją mieli na multiplayer. Nieźle, co? Już widzę to, jak będą różne nagrania typu headshot 360, no scope, balista Sentinel. Drugą mapą będzie wioska Wikingów, której cechą charakterystyczną będzie beczka nadziana kolcami, przetaczająca się prawdopodobnie co jakiś czas po okolicy. Śmierć od takiej pułapki, gdy nie pilnujesz pleców, nie będzie przyjemna, ale będzie świetna do nagrania. Okej, tyle słowem wstępu, teraz chciałbym pokazać wam trailer do sezonu trzeciego, który na pewno już widzieliście, ale jest po prostu tak epicki, że aż żal go nie oglądać. Zapraszam. Jak widać po tym trailerze, sezon trzeci prezentuje nam dwie nowe postaci. Będzie to Highlander oraz Gladiator. Najpierw kilka słów opisu każdej postaci, a później pokażę wam ich fantastyczne trailery. Otóż, Highlander to będzie hybryda Wikingów, który walczyć będzie ogromnym Claymorem. Z tego co mi wiadomo, będzie to największy i najcięższy miecz w całej grze, większy nawet od tego co ma Warden, także chyba będzie miał całkiem niezły zasięg. Ciekawą cechą Highlandera będzie możliwość zmiany stylu walki pomiędzy dwoma, ofensywnym i defensywnym, każdy mający swoje plusy i minusy. Styl defensywny pozwala na prowadzenie kontrataków, a także tradowania obrażeń, coś w stylu Hyper Armora u Berserka bądź Warlorda. Natomiast styl ofensywny pozwoli zwiększyć jego potencjał w walce, to znaczy będzie mógł wykorzystywać swoje najsilniejsze ataki, a minusem tego stylu walki jest to, że Highlander nie będzie mógł blokować. No, pojawia się w tym momencie pytanie, czy będzie mógł zmieniać styl walki w czasie trwania tej walki? Jeśli tak, to będzie to całkiem ciekawa nowa mechanika w grze. Zobaczymy. Następnie Gladiator, co ciekawe, ma być zabójcą rycerzy. Walczyć będzie trójzębem i puklerzem, nie jak wcześniej sądzono trójzębem i siatką. Ponadto, podobnie jak Centurion, będzie miał możliwość bicia przeciwnika po gębie, żeby go ogłuszyć. Cechą specjalną Gladiatora będzie zwiększona ilość punktów staminy oraz zmniejszone cooldown. No, zabójca, który może ogłuszać, bije po gębie, ma więcej staminy i jeszcze zmniejsza cooldowny? No, chyba będzie ostro. Okej, tyle jeśli chodzi o opisy postaci, a teraz nacieszcie oczy. Te trailery są naprawdę dobre.
No, robią robotę. Mam jeszcze ciekawostki dla wszystkich fanów 1 na 1. Mianowicie trzy mapy, które w trybie 1 na 1 stanowiły dosyć duży problem, zyskały pewne przeróbki. Na mapie Overwatch, którą cechą charakterystyczną jest strefa z zapadniami, została przerobiona w taki sposób, iż zapadnie na samym początku są zamknięte. Dopiero po pewnym czasie otworzą się. Nie podali niestety dokładnego czasu, po jakim te zapadnie się otworzą, więc niespodzianka. Kolejną mapą, która stanowiła problem, jest Forest. Znajdowała się na niej strefa walki na moście, na którym nikt i tak nigdy nie chciał walczyć, więc wszyscy przebiegali w jedną bądź drugą stronę mostu, aby walczyć na zamkniętej przestrzeni i nie pozwolić się zrzucić. Obecnie przeciwnicy walczą ze sobą pod tym mostem, gdzie jest dużo więcej otwartej przestrzeni i tylko jedna półka, z której można przeciwnika zrzucić. Trzecią mapą, i to jest zmiana, która najbardziej mnie ucieszyła, Tower Ruin. Znajduje się w niej strefa walki na samym szczycie wieży, gdzie bardzo łatwo spaść, wystarczy dostać jeden strzał i lecisz. Obecnie strefa ta będzie już niedostępna dla walk 1 na 1, a wojownicy zostali przeniesieni na dziedziniec z ogromnymi schodami. Dodatkowo wypuszczają też turnieje 1 na 1. Tak, dokładnie. Rankingowe 1 na 1. Będzie co robić. A wszystkim, którym podobał się realistyczny Dominion, na pewno spodoba się informacja, iż pojawił się nowy event. Realistyczne eliminacje. Zachęcam, polecam, pogramy sobie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie wszystkich informacji, jakie wiemy o sezonie trzecim. Z mojej strony tyle, żegnam się z wami, to był Wicek, polecam, pozdrawiam i do zobaczenia na polach walki, a na sam koniec mam dla was jeszcze garść nowych emotek i nowe egzekucje dla Shinobiego i Centuriona, które zobaczymy teraz. Na razie!